Cześć kochani, z tej strony Karolina Witajcie ponownie na moim kanale Wiem, że chwilkę mnie tutaj nie było, ale powiem Wam, że czasu, czasu na robienie filmów i w ogóle prac ostatnio brakuje Dziś zrobimy taki bardzo fajny domek w stylu Shabby chic, To jest domek na bazie z Woodouts Mam teraz właśnie w sklepie na Allegro dwa takie domki Jeden właśnie jest taki troszeczkę większy, drugi chyba o 5 cm mniejszy Do domku jest podstawka, jest też większa podstawka i podwójna Będziemy słuchajcie tutaj całkiem sporo się bawić różnymi Różnymi mediami i różnymi dekoracjami. Yy, tu pokazuję Wam tak pokrótce, czego będziemy używać, albo co planuję, że będziemy używać. Yy, zwykle to tak wychodzi, że nie wszystkie, nie wszystkie te rzeczy, które zaplanuję, wykorzystuję, no bo też wiecie, ile można upchnąć na jednym małym domku, chociaż zobaczycie, że upchniemy tutaj całkiem, całkiem sporo. Papier, który tutaj widzicie, to jest papier z kolekcji Prima Marketing. On nazywa się Lavender Frost. No i będzie właściwie takim tłem do całej kompozycji, tłem do zorganizowania wszystkiego na tym donku. Tak jak już wam wspominałam, będziemy używać różnych mediów. W tym będziemy używać też właśnie pasty strukturalnej. To będzie taka pasta plaster paste od Finaber. No i przy okazji oczywiście taką pastę warto jest nałożyć przez maskę, żeby uzyskać dodatkowy fajny jakiś ładny wzorek. Ja wybrałam właśnie tutaj takie dwie maski z AB Studio, jedną z nich na pewno będę wykorzystywała. Pracę nad domkiem zaczynam po prostu od tego, że odrysowuję go na kartce, którą przygotowałam sobie. Tutaj, wcześniej, właśnie z tej kolekcji Lawender Frost, o której Wam wspominałam. To jest piękna kolekcja, ma mnóstwo, mnóstwo ładnych wzorów, natomiast ja wybrałam akurat taki dosyć prosty wzorek w kratkę, ponieważ, jakby, no i tak będziemy ten domek zdobić, będziemy dodawać wzory z maski, więc nie ma potrzeby, żeby było tu jeszcze bardziej wzorzyście i żeby jeszcze więcej się działo. Po odrysowaniu taki domek, oczywiście, z papieru już trzeba wyciąć, no i następnie. Zwyczajnie nakleić go na jakiś klej. Możecie na klej, możecie na jakiś żel medium. Ja ostatnio kupiłam trochę klejów Glu, więc sobie na ten klej będę właśnie domek przyklejała. No, powiem Wam, że klej jest ok. No, co tam można w sumie o nim powiedzieć? Taki dosyć gęsty. Fajnie, że ma tą, tą zatyczkę taką, na której można go właściwie postawić. Tylko, że ja go zawsze stawiam nie z tej strony, co powinien być, i później tak trochę się. <laughs> można powiedzieć, Motam z tą, z tą zakrętką, ale kraj ogólnie jest, jest dobry. Dobry, także nie narzekam na niego. Trochę ciężko się wyciska, no ale no, nie można mieć wszystkiego. Magic wyciska się cudownie, nawet jak się go nie naciska. Żeby nie brudzić sobie rąk klejem, to klej ostatnio zazwyczaj nakładam, rozprowadzam właściwie taką szpatułką, naprawdę wychodzi to całkiem fajnie, ładnie równo klej się rozprowadza, no i przy okazji Wy nie macie brudnych od kleju rąk. Myślałam sobie, że fajnie byłoby tutaj dodać, zaakcentować jakiś daszek do tego domku, dlatego będę teraz odcinała pasek z innego arkusza, też z tej samej kolekcji. To będzie paseczek szeroki na 3 cm. No i będę na nim robiła wzorek przy użyciu takiego dziurkacza, brzego, dziurkacza brzegowego. To jest jeden z takich dziurkaczy, które bardzo lubię od Marty Stewart. Nie wiem, czy one jeszcze są dostępne. Coś tam kiedyś właśnie była, jakaś informacja. Że firma się likwiduje czy przemianowuje. W każdym razie myślę, że jak poszukacie, to jeszcze znajdziecie właśnie jakieś takie dziurkacze tej firmy. Ja nie lubię specjalnie robić, wiecie, rzeczy takich precyzyjnych, gdzie trzeba dużo odmierzać z linieczką co do centymetra, staram się zawsze jakoś sobie pomóc inaczej, żeby nie trzeba było tego robić. Dlatego po prostu tutaj ten pasek dopasowałam tak mniej więcej, przyklejam go z dwóch stron, natomiast nadmiar odetnę zwyczajnie nożyczkami, tak, żeby dopasować. Do kształtu tego daszku. Jeśli Wy lubicie się bawić właśnie w takie rzeczy jak odmierzanie i dopasowywanie kształtów, a później tylko przyklejanie tych już idealnych, no to jak najbardziej możecie tak zrobić. Mnie się wydaje, że tak jak, jak dla mnie, no to tutaj znacznie szybciej można to zrobić w ten sposób, po prostu odcinając nadmiar papieru. W związku z tym, że tak jak już Wam mówiłam, z tą precyzją u mnie to jest tak różnie, dużo projektów wychodzi shabby chic, czyli takich troszkę postarzanych, troszkę mediowanych i generalnie ze strzępionymi krawędziami. Strzępię tutaj krawędzie nożyczkami, między innymi też dlatego, żeby one się bardziej dopasowały do tego kształtu. Wiecie, naprawdę, naprawdę dużo to daje. I jeżeli lubicie takie projekty, właśnie, a zresztą nawet one wyglądają dużo ciekawiej i dużo fajniej, moim zdaniem, no to zdecydowanie możecie właśnie takie strzępienie. Czy takie w sumie wyrównywanie tego papieru zastosować? Ciii. Mój kotek się odzywa tutaj do was chodzi i cały czas miał czy ma jakiś taki słaby dzień nie wiem co, nie wiem co mu się tutaj w sumie dzieje. kotełka wypuściłam na zewnątrz więc już nie będzie nam przeszkadzała. Ja tymczasem zobaczcie tutaj dodaję jeszcze dwa takie małe kawałeczki koronki po prostu żeby dodać więcej tekstury więcej czegoś interesującego do tego projektu. Yy, przyklejam normalnie naklej, wsuwam. Zobaczcie pod, yy, pod ten ażurowy element z papieru. Dlatego zawsze, właśnie gdy przyklejam różne elementy, czy papierowe, czy niepapierowe, jakiekolwiek, nie przyklejam ich na całej powierzchni. Klej daję tylko tak, jakby no, albo po środku, albo z jednej strony, żeby móc jeszcze pod nie coś wsunąć. Teraz, tak jak mówiłam, będziemy używać tej pasty od Finaber Plaster Paste. No i yy, używam też tutaj maski. Z AB Studio, bardzo fajnej maski, już w sumie nieraz jej używałam. Na tę maskę będę nasypywała, słuchajcie, póki jeszcze ta pasta jest mokra, będę ją obsypywała trzema kolorami, trzema kolorami pudrów z WOW, które już kiedyś tutaj wam na którymś filmie pokazywałam. Niestety aparat się wyłączył. Jak zwykle w najmniej odpowiednim momencie, no ale powiem Wam tylko tyle, że po prostu obsypywałam w różnych miejscach. Następnie po prostu trzeba całość podgrzać, żeby pudra się stopiły. No i tyle. No i poczekać, aż troszeczkę wszystko wyschnie. Teraz mam tutaj taką bardzo ładną tekturkę z marki Studio Prosto Nebo. To jest rosyjska firma, oni mi przysłali właśnie trochę takich różnych tekturek, Między innymi tę. Chociaż najbardziej tak naprawdę podobają mi się z y, małym księciem. No i tę tekturkę, zobaczcie, pomalowałam y, po prostu akwarelami, takim ciapaniem, i będę ją przyklejała jako ozdobę, y, właśnie tutaj, naokoło tej dziurki, którą, tak jakby miałby wchodzić tam taszek. Przyklejam to wszystko na klej. Na ten klej taki gluk, który używałam cały czas No i tutaj już zabieramy się właściwie za takie dekorowanie tego wszystkiego, za dodawanie detali Powiem Wam, że nadal używam kleju, właśnie tego taki kleju Ale generalnie robię to tylko dlatego, że nie mam po prostu wkładu do pistoletu na klej Bo znacznie bardziej lubię różne rzeczy takie większe, grubsze jak kwiaty, koronki Przyklejacie na na gorąco. Z tym, że no w tym momencie nie mam do niego dostępu, więc musimy radzić sobie z tym zwykłym klejem. Nakleiłam tutaj warstwę, yy, warstwę gazy. No i teraz tą gazę, jeszcze tak, żeby dodać trochę koloru, yy, maluję akwarelami tymi samymi, którymi malowałam tekturkę. Teraz, żeby projekt wyglądał po prostu estetycznie i ładnie, no malujemy krawędzie całego domku. On ma 6 mm grubości, więc jest dosyć gruby. Oczywiście trzeba będzie jeszcze też pomalować tył, ale to już zrobię później poza kamerą. Dodaję teraz, słuchajcie, gdzie gdzieniegdzie, ale tak właściwie można Wam nawet powiedzieć, że dosyć sporo. Żel medium, żeby przykleić na niego takie kuleczki. Mikrokuleczki to może nie są, to są takie bardziej Art Stones. Takie kameczki, wiecie, one są jakby z jakiejś takiej pianki, czegoś takiego, no, są bardzo lekkie, no i fajnie, fajnie, ciekawie zawsze wyglądają na projektach. Dodatkowo tutaj dosypuję jeszcze takie mikrokuleczki z Primy, one są w kolorze niebieskim. To są z kolei takie szklane jakby kuleczki. Teraz przygotowuję właśnie sobie jakby bazę i podłoże do tego, żeby przykleić główną dekorację, dekorację kwiatową. No i tutaj wybrałam też kwiaty z Prima Marketing w takich dość intensywnych kolorach, żeby tutaj troszeczkę podziałać też kontrastem, żeby projekt nie był taki bardzo mdły i rozmyty. Używam też tych fajnych, fajnych takich listeczków z zawijaskami. Dostałam je ostatnio właśnie od Emilii Sieradzan. To są właśnie w sumie chyba jej najnowsze takie listki. Bardzo ładne, świetnie, wychodzą z wykrojników. Także polecam Wam serdecznie. No fajna, fajna rzecz i naprawdę najważniejsze dla mnie jest, że ładnie wychodzą z wykrojników, bo te zawijaski to tak różnie, różnie się zdarza, że wychodzą. Czasami ciężko jest je wyciągnąć. Teraz jeszcze ptaszek, no bo jak mamy domek, to <głos》> warto jeszcze przykleić ptaszka, ale żeby nie był taki na płasko przyklejony, to podklejam go na tekturkach, żeby troszeczkę odstawał. Motylek jak zwykle do takich wiosennych projektów musi być i ja tutaj też jednego słuchajcie przyczepię. Dodatkowo jeszcze kwiatek, chociaż ten kwiatek, ja go tutaj, wiecie, przyklejam, za chwilę zobaczycie, że go odkleję i zamienię na inny. On ma taki trochę fioletowy kolor, nie wiem, najpierw mi pasował, a później jakoś przestał mi się podobać i wymienię go po prostu na różowy kwiat. Tak jak często robię, taki tym razem docinam sobie różne różne fragmenty z koronek. To jest jedna duża koronka podzielona, tak jak widzieliście na małe elementy, które wklejam pod spód kwiatków, żeby właśnie bardziej był ten charakter szabiszik domku, właśnie taki zwiewny, taki koronkowy. No i taki, to jest taki no, słodki, <laughs> słodki projekt. Ja no, lubię takie projekty. Wiecie o tym, chociaż też czasami lubię takie projekty bardziej vintage, czy nawet troszeczkę ponure. Wszystko zależy od nastroju, a teraz tak naprawdę w sercu już mam trochę wiosnę, więc w tym kierunku jakoś tak, wszystkie moje prace ostatnio idą. Dodatkowo doklejam tutaj kilka takich pół perełek, a właściwie pół żeby troszeczkę się ładnie jeszcze coś błyszczało No i powiem Wam, że w zasadzie dużo już tutaj nie będziemy robić natomiast ten daszek jakoś tak mi zniknął w ogóle nie wiem, nie jest zaznaczony dlatego dodatkowo jeszcze podkolorowuję go akwarelami z primy tutaj wykorzystuję dużo różowego koloru, maluję też po tych, maluję też po tych kuleczkach no, i dodaję jeszcze też trochę różowego koloru, tak ogólnie na domek, żeby troszeczkę go skontrastować, żeby bardziej, wiecie, wyszła ta tekstura, która jest, która jest zrobiona przez maskę, choć była zasypywana różnymi pudrami, to jednak troszeczkę bardziej zawsze wyjdzie, jeżeli to tło, na którym ona jest, będzie ciemniejsze albo po prostu takie bardziej zróżnicowane. Tu jeszcze też zabrakło mi troszeczkę listków, więc dodaję jeszcze dwa listki z tego wykrojnika od Lady i e Design. Jak ma być wiosennie, to niech będzie też troszeczkę zielono. No i tak to, słuchajcie, wygląda. Za chwilkę będziemy wklejać, wklejać, a właściwie ja na razie będę tylko dopasowywać na domek do podstawki. Ale najlepiej jest zawsze wkleić domek do podstawki na mm, klej na gorąco. Też jest, słuchajcie, z mojej strony taka rada, że jeżeli y, będziecie obklejać projekt papierem, to warto nawet najpierw wkleić tę podstawkę, ponieważ później o ten kawałek papieru może jakby nie mieścić się, tak? Może być ten rowek w podstawce po prostu za wąski, lub ewentualnie możecie oczywiście go na przykład trochę podszlifować papierem ściernym, no i wtedy już nie ma problemu, dopasujecie odpowiednią jakby szerokość do tego, co tam chcecie w tą podstawkę włożyć. No i tak wygląda. Zobaczcie ten mój domek na podstawce. Ale my sobie tą podstawkę jeszcze też troszeczkę udekorujemy. No i ja do tego wykorzystam yy, sizal, kwiatki, yy, właśnie te kwiatki z plimy i jeszcze dodatkowo takie małe jajeczka. Zresztą tutaj zaraz wszystko po kolei sobie zobaczycie. No i tu by mi się bardzo przydał klej na gorąco. Trochę się męczę, tak szczerze mówiąc, z tym zwykłym klejem. Mam nadzieję, że to wszystko w ogóle będzie się trzymało. Yy, no ale dosyć długo schodzi, trzeba to przytrzymywać. Yy, no. No, co mam wam powiedzieć? Trochę mnie to wkurza, ale no nic, no następny raz się przygotuję i po prostu cały sprzęt będę miała yy, pod ręką i będzie dużo łatwiej i szybciej. Te jajeczka, wiecie, kupiłam już dawno, dawno. Myślę, że jak wpiszecie w internet, to znajdziecie ich mnóstwo. Są różne rozmiary, te są troszeczkę takie większe, chyba 2,5 cm. A to takie góry białe ma centymetr. Mi one jakoś tak bardziej te mniejsze odpowiadają, w szczególności do kartek, ale tutaj te duże też ładnie wyglądają. No i zobaczcie, jeszcze też dodaję oczywiście coś zielonego, coś wiosennego z tych wykrojników, które wam wcześniej pokazywałam. Wow, to chyba był mój rekord yy, nagrywania głosu yy, za jednym razem, słuchajcie. Yy, mam nadzieję, że wyszło tak nie najgorzej, że się da mnie słuchać po prostu. Yy, no i zobaczcie, domek zrobiony, domek jest skończony. No, wyszedł moim zdaniem bardzo ładny. Wiem, komu go dam na pewno. Mojej cioci się spodoba bardzo. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że zrobicie swoje takie domeczki. Tradycyjnie, tak jak zwykle, na koniec proszę Was o łapkę w górę, jeżeli film się Wam podobał. No i oczywiście subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Buziaki i do zobaczenia już niebawem. Karolina.